kilka kilometrów od Zakopanego, w miejscowości Biały Dunajec, znajduje się jedno z najbardziej innowacyjnych miejsc turystycznych na Podhalu. Glamp Royal to kompleks czterech domków sferycznych usytuowanych w malowniczej okolicy z widokiem na Tatry. Domki zbudowane są z trzech warstw. Pierwsza warstwa wykończeniowa, druga warstwa termoizolacyjna i trzecia warstwa wewnętrzna wykończeniowa. Każdy z domków ma powierzchnię około 30 m2. Ogrzewane są zarówno domki, jak i woda w jacuzzi poprzez instalację pompy ciepła. Wspólnie z inwestorami zdecydowaliśmy się na pompę o mocy 12 kW. Główna część znajduje się w maszynowni zewnętrznej, natomiast ciepło i chłód rozsyłane jest rurami preizolowanymi do każdego z budynków. Podczas wyboru ogrzewania do tak nietypowej inwestycji bardzo ważny był sposób pracy urządzenia oraz jego rozmiar. Zainstalowana tutaj pompa ciepła to Panasonic Aquarea T-Cup o mocy nominalnej 12 kW. Cechą charakterystyczną pomp Panasonic T-Cup jest utrzymanie stałej wydajności grzewczej do temperatury zewnętrznej minus 20 stopni oraz zdolność do efektywnej pracy w temperaturze zewnętrznej minus 28 stopni. Zainstalowana tutaj pompa typu split składa się z jednostki zewnętrznej oraz modułu hydraulicznego, w tym przypadku zainstalowanego w pomieszczeniu maszynowni. Maszynownia oparta została na zbiorniku buforowym w formie sprzęgła oraz czterech obiegów grzewczych, które dostarczają ciepło oraz chłód do każdego z domków. Dzięki takiemu rozwiązaniu obsługa zarówno części hydraulicznej, jak i automatyki odbywa się w komfortowych warunkach. Pompa ciepła zapewnia wystarczającą ilość ciepłej wody użytkowej, która jest potrzebna na przykład do jacuzzi. Zastosowanie pompy typu T-Cup o mocy 12 kW zostało podyktowane w dużej mierze wysokim przewidywanym zużyciem ciepłej wody użytkowej. Dzięki szerokiemu zakresowi pracy pompa ta świetnie nadaje się do pracy w piątej strefie klimatycznej, gdzie niejednokrotnie spotykamy się z temperaturami sięgającymi minus 30 stopni Celsjusza. Specyficzna bryła budynków sprawia, że wymagają nie tylko dobrze dobranego systemu ogrzewania, ale również chłodzenia. Domki ogrzewane są poprzez system płaszczyznowy. W przyszłości ciepło dostarczane będzie również do wody basenowej. Na dzień dzisiejszy jest to jeszcze woda użytkowa. Całość instalacji została przygotowana w ten sposób, aby w cieplejsze dni razem z klimatyzatorami dostarczyć chłód do każdego z obiektu. Wybrane rozwiązanie już generuje oszczędności dla właścicieli. Na dzień dzisiejszy koszt ogrzewania jednego domku sferycznego wraz z ciepłą wodą użytkową oraz chłodzeniem zamyka się w kwocie 1500 zł na rok. Dzięki możliwości zdalnej obsługi i zdalnego serwisu goście mogą czuć się komfortowo z gwarancją zachowania prywatności. W każdym z domków jest sterownik, dzięki któremu inwestor może zdalnie zmienić temperaturę powietrza. Pompa ciepła została wyposażona w moduł internetowy Smart Cloud, dzięki czemu inwestor ma możliwość zdalnej kontroli parametrów pracy oraz kosztów użytkowania. Jednocześnie serwis ma możliwość wglądu w parametry pracy urządzenia oraz zdalną ingerencję w pracę bez konieczności wizyty na miejscu inwestycji. Wybrany przez właścicieli system ogrzewania nie ingeruje w otoczenie, nie zakłóca ciszy, nie emituje zanieczyszczeń. A jest to bardzo ważne w miejscu, gdzie każdy szczegół został zaprojektowany przez właścicieli z najwyższą starannością. Panasonic. A better life, a better world.